Cześć! Otrzymaliśmy do testu dwa motocykle BMW. Są to BMW R90. Jest to nostalgiczna linia producenta. Aby powiedzieć króciutko na temat rodowodu tego modelu, musimy się cofnąć do 2015 roku. Wówczas flagowy Naked, który miał sporo cech retro, został zastąpiony nowym modelem. W tym momencie linia nostalgiczna BMW i Nakedów rozeszły się jak gdyby jak dwie gałęzie. Jedną gałęzią będą dynamiczne Nakedy, drugą linia retro. Linia nostalgiczna została zapoczątkowana przez model R90. Był to typowy cafe racer. A w tym roku BMW postanowiło na jego bazie zrobić BMW Scrambler, R90 Scrambler. I właśnie te modele mamy z Maćkiem do przetestowania. Maćku, czym one się różnią? Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że gdy w styczniu zeszłego roku BMW zapowiedziało pojawienie się na jesieni w zasadzie Scramblera, moje serce już było bliskie niemu. Dzisiaj mamy do testów dwie sztuki. Jedna jest położona na szprychowej feldze, druga na aluminiowej. Podstawowa różnica, jaką dostrzegamy pomiędzy Scramblerem a typowym R90, jest to większe 19-calowe koło z przodu pojazdu, troszeczkę inny skok zawieszenia z przodu i z tyłu, no i wygląd. Tutaj zostało zmienione szereg elementów stylistyki po to, żeby właśnie nadać taki lekko offroadowy sznyt z lat 60., a tak naprawdę gdzieś wyczytaliśmy, że już Scramblery swój rodowód mają w latach 20., wywodzą się gdzieś ze szkockiego trialu. Później w latach 40. te motocykle się rozwijały. W zasadzie wszystkie motocykle były wtedy takie lekko scramblerowate. 60. lata to boom właśnie tego typu pojazdów i wyścigów tego typu pojazdami. No i lata 70. zabijają jakby scramblery, bo wtedy prawdziwe offroadówki rzeczywiście zaczęły się tworzyć i królować na torach motocrossowych, torach enduro. Na chwilę ten styl umarł i w zasadzie odrodził się jakieś 2-3 lata temu, kiedy każdy producent stwierdził, że fajnie byłoby mieć w swojej ofercie Scramblera. BMW, jak to BMW, postanowiło być również graczem na tym rynku. Zrobiło trochę inny motocykl, bo i silnik Boxera o pojemności 1200 cm nie zdarza się u konkurencji aż tak, ani tego typu jednostka, ani tak duża pojemność w Scramblerze. Cechy typowe dla Scramblera w tym modelu to przede wszystkim wielka okrągła lampa, która jest znacznie większa od lampy z R90, gumowe osłonki goleni zawieszenia, czyli coś, co tak naprawdę zabezpieczy uszczelniacze i lagi podczas jazdy offroadowej, obniżona i bardzo ładnie wystylizowana kanapa, a smaczku wszystkiemu nadaje piękna tabliczka znamionowa, która wygląda jakby została kupiona na giełdzie klasyków i została zdjęta wcześniej z jakiegoś modelu z lat 30. Stylu Scramblera oczywiście dopełnia wyżej położony, ciekawy akcesoryjny wydech firmy Akrapowicz. No BMW też jest osadzony na monowahaczu, co dodaje mu po prostu lepszej stylówy. Klasyczne malowanie baku to też coś, co dodaje temu motocyklowi klasy. Z klasycznością BMW może troszeczkę tylko za daleko pojechało, jeżeli chodzi o zegary. Nie ma tutaj obrotomierza, zostały tylko i wyłącznie bardzo podstawowe parametry, nawet nie wiemy, jaki mamy zakres na tym baku. BMW oczywiście jednak łączy klasykę z zaawansowaną technologią, dlatego też w Scramblerze pojawił się amortyzator skrętu. Bardzo dogodna rzecz w codziennym użytkowaniu. BMW sobie zakpiło jakby ze znaku charakterystycznego Scramblera, czyli mały orzeszkowy bak. Oni pozostawili dużą lochę tutaj z przodu pojazdu. Jest to niezwykle praktyczne, bo jeździmy nim już 3 dni i cały czas waha się nam nie kończy. Scrambler prowadzi się tak jak każdy duży golas BMW, czyli bardzo dobrze hamuje, jest bardzo poręczny, ma bardzo dobre sprzężenie zwrotne przedniego zawieszenia, ma wyjątkowo skuteczne hamulce, zwłaszcza jak na klasę troszeczkę retro. Ma niezłe osiągi, bo tak naprawdę ten silnik, jak każdy bokser BMW, ma mnóstwo poweru z niskich obrotów, ma całkiem przyzwoity środek, no i górę, przy której tak naprawdę, jeżeli dobrze odkręcimy, będziemy pierwsi ze świata. Jeżeli chodzi o Scrambler,
Cooper'a względem zwykłego R90 jest troszeczkę bardziej, ma troszeczkę większy skok zawieszenia, dzięki czemu świetnie pokonuje nierówności i możemy nim pojechać w taki lekki teren jak tutaj, czyli poślizgać się po wyłączeniu kontroli trakcji poprzez dodawanie gazu, pojeździć po dołach, troszeczkę zorać wszelkie trawy i tak naprawdę możemy nim zastąpić zwykły ciągnik, także jeżeli ktoś z Was, nie wiem, planuje jakąś orkę na koniec sezonu, to zamiast kupować ciągnik albo wyjeżdżać w pole ciągnikiem, weźcie R90 jest wyposażony w standardzie ABS. Kontrola trakcji jest to opcja. Kontrola trakcji nie pojawiała się w modelu podstawowym R90. Tutaj jest, oczywiście oba te elementy możemy wyłączyć prostym przyciskiem po to, aby mieć jeszcze więcej frajdy w offroadzie, na szutrach, tam, gdzie chcemy się bawić. Oba modele dostaliśmy na oponach kostkowych. Nie jest to może typowa kostka, jakiej zawodnicy używają w motocrossie, ale jest ona ewidentnie oponą offroadową. Początki na asfalcie to przyzwyczajanie się w ogóle do wyczucia tego motocykla po to, żeby go lepiej troszeczkę wyłożyć w tym zakręcie. Powiem Wam szczerze, że pojeździliśmy trochę i ten motocykl się coraz fajniej też na asfalcie prowadzi, natomiast to nie jest najbardziej genialna opona do szybkiej sportowej jazdy, ale i też ten motocykl nie został stworzony do jazdy asfaltowej. To bulwarowy motocykl po to, żeby na maksa stylowo nim wyglądać, zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i poza drogą utwardzoną. Ja może jeszcze dodałbym a propos tej opony. Ona owszem ma bardzo dużą dzielność jak na ten segment pojazdu terenową, natomiast w momencie, kiedy zrobicie ileś tam set kilometrów po drogach asfaltowych, ona zetrze się na tyle, że ten motocykl się ułoży do prowadzenia w winklach. I tak naprawdę pierwszy dzień użytkowania Scramblera to była walka z jakąś psychiką, z odruchami, żeby za bardzo się nie składać, ponieważ ta opona może puścić i tak dalej. Im więcej nią zrobimy, im bardziej ona się zatrze, tym te winkle pokonujemy pewniej, szybciej. Natomiast jeżeli ktoś z Was uważa, że Scrambler może być motocyklem powolnym, to uwierzcie, że licznikowo bez problemu rozpędza się do ponad 200 km na godzinę, co oznacza, że nie jesteśmy skazani na bycie ostatnim w korku. No i tak naprawdę możemy bardzo, bardzo dynamicznie podróżować, no bo powiedzmy sobie szczerze, pozycja wręcz zachęca do zwiedzania, do jeżdżenia bocznymi drogami, do włóczenia się. No ale oczywiście jeżdżąc takimi drogami czasami musimy wyprzedzić i wtedy właśnie dynamika silnika świetnie nam to umożliwi. Co ciekawe, BMW zastosowało tutaj ciekawe zestrojenie wałka wyrównoważającego, które powoduje, że przy każdym dodaniu gazu motocykl oczywiście w charakterystyczny sposób, również który występuje w R90, bujnie się z lewej na prawą. Tu trzeba się troszeczkę przyzwyczaić w chwili przeciskania przez korki. Jeżeli chcemy zrobić lekką przegazówkę, to musimy być świadomi, że zatańczymy. To według mnie super rzecz. Nie znajdziecie tego w GS-ie, nie znajdziecie tego w RS-ie. W R90 i w Scramblerze oczywiście charakterystyczny ruch z lewej na prawą. Myślę, że to był celowy zabieg inżynierów z BMW, bo jak wiemy, na przykład w podobnych silnikach reakcja w GS-ie czy R1200 jest dużo, dużo, dużo mniejsza. Także tutaj na pewno nie jest to kwestia tego, że któryś z inżynierów czegoś nie dopatrzył, tylko jest to świadome działanie, rozpisane na kartkach, a potem przemielone przez korporacje i wdrożone do produkcji. A jeśli podobał Wam się nasz materiał, koniecznie dajcie subskrypcję naszego kanału, gdzie znajdziecie więcej przydatnych i ciekawych materiałów. A jeśli materiał Wam się nie podobał, również go subskrybujcie. Dzięki temu będziecie mogli nas hejtować pod kolejnym materiałem. Pozdrawiamy.